Jak stworzył świat, a jest piękny to świat, to stworzył swoje najpiękniejsze dzieło. A takim najpiękniejszym dziełem jesteśmy my, czyli człowiek. Psalm 139. Właśnie mówię o tym, że zanim nas stworzył, to już wiedział, jak będziemy wyglądać. Jaki będziemy mieć charakter, jakie będziemy mieć oczy, a wasze oczy są niesamowite. Jaką będziecie mieć duszę, palce u rąk, nogi. Jacy będziecie cali. I mówi też o tym, że każda myśl jest mu znana. Każde wasze pragnienie, każde wasze marzenie. Wszystko jest mu bliskie. Tylko trzeba z nim rozmawiać i mu właśnie o tym mówić. Też jest takim dziękczynieniem. Właśnie, że dzięki ci, że cudem twym jestem właśnie ja. Ja, czyli ty, my tutaj. I gdzieś chciałabym, żebyście słuchając tego psalmu, patrząc właśnie na Najświętszy Sakrament, odczuli to, że jesteście właśnie tacy niesamowici dla Pana Boga. Że macie w sobie bardzo dużo miłości właśnie od Niego, która jest Jego, która gdzieś tu świeci i działa niesamowicie, że się potraficie bardzo pięknie modlić. I to się czuje tutaj. Psalm 139. Dobrze, tutaj mam prośbę, żeby każdy z was tutaj fotek tak prosi, ponieważ dowiedzieliśmy się wczoraj, że dziewczyna Forka, a dokładnie brat Eweliny, ma krwiaka mózgu, który obejmuje praktycznie większą połowę. Florek właśnie w tym prosi, żebyście gdzieś tutaj też w trakcie tej modlitwy o nim pomyśleli, żeby będzie miał operację, żeby ta operacja przeszła pomyślnie i żeby to wszystko się tutaj poukładało. Ale ja sądzę, że też pomyślcie o tych waszych intencjach, bo to gdzieś tutaj o tym śpiewamy i gramy. Gdzieś tu ofiarujemy to Panu Bogu. Psalm 139. Dziękuję ci, Panie, że jestem największym cudem, największym twoim, najpiękniejszym dziełem. Thank you.
nie polega dla mnie zbyt. Moją posłuchą jest twój duch, wypełnia każde miejsce. Nade mną wrócę dzień, jesteś przy mnie całe życie. Który dostałam, który każdy z was dostał, to jest anioł stróż. Mój anioł stróż miał dużo do roboty ze mną. Mówili, że jestem takie dziecko wypadek. Moi rodzice... raz się topiłam, raz padłam pod samochód, raz, nawet dwa. Raz miałam głowę rozwaloną. Już tak nie pamiętam, bo co chwilę gdzieś to jakaś blizna tutaj nogi. Co koncert to więcej, tak. Bo ty nie znasz mnie tak dobrze, Florek, ale... I co chwileczkę naprawdę ten anioł gdzieś tutaj cudeńka były. Albo na przykład miałam wyrostek robaczkowy i godzina jeszcze by mnie tu nie było. I słuchajcie, lekarz 4 godziny operował, no i się udało. Ciężko było, bolało potem. I naprawdę cały czas czuję gdzieś tu jego obecność i... No jest to niesamowity przyjaciel, niesamowity taki... Taki ktoś, kto staje codziennie przed Panem Bogiem i tam mówi: hej, Panie Boże, no widzisz, co ta Maryśka dzisiaj zrobiła, nie? No ja się tylko błogosław. I tak kiedyś sobie pomyślałam: hej, Maryjo, no, ten anioł stróż tyle ma z Tobą do roboty. Taką piosenkę by mu trzeba było gdzieś ułożyć. No i tak szłam kiedyś ulicą i tak się modliłam. I wpadł mi gdzieś kiedyś taka książeczka. Tak cicho wołam do swojego anioła, brata Tadeusza Lucińskiego. Jest to książeczka dla dzieci, oparta na bardzo znanej modlitwie. Gdzieś do tego właśnie powstała melodia. Zrobiłam z tego parafrazę, tam wybrałam teksty. Gdzieś tak pomyślałam sobie: hej, mój przyjacielu, to będzie dla ciebie. I tą piosenką, tą modlitwą chciałabym gdzieś tutaj podziękować waszym aniołom stróżom i mojemu za to, że się tak nami pięknie opiekuje, za to, że stawia te kroki tak jak trzeba. I słuchajcie, naprawdę, jak macie jakąś trudną sytuację, nie tylko mówię o egzaminach czy jakichś zdawaniach, ale nawet rozmowę, której się boicie czy nie boicie, to zawsze warto się pomodlić do swojego anioła i on pomoże. I taka prośba. Refren jest bardzo prosty. Sądzę, że jakby usłyszycie, to załapiecie od razu. I gdzieś tutaj spróbujcie tam wysyłać takie sygnały do tych swoich przyjaciół, do tego światełka od Pana Boga i
Bardzo mi będzie miło, jeśli się razem ze mną tą piosenką pomodlicie.